Cześć. Dzień dobry. Witajcie, oczywiście bardzo naturalnie. Dzisiaj w innej scenerii, bo nie ogrodowej, ale jak widzicie w bardzo świątecznym klimacie, bo tematem dzisiejszym będą prezenty świąteczne, o których nie będę opowiadała tym razem sama, bo jest ze mną Weronika. Bardzo mi miło. Posłuchajcie proszę, co uzdrowisko przygotowało na ten czas. Czym będziecie mogły obdarować kobiety, które są dla Was ważne i które kochacie? I uwaga, nie będzie wyłącznie kosmetycznie. Zapraszam. Zapraszamy. Zaczynamy, słuchajcie. Będzie intensywnie, bo prezentów mamy troszkę, ale w ogóle skąd pomysł na taki odcinek? Bardzo dużo dostawałyśmy, prawda, Weronika? Tak, dostawałyśmy. O, właśnie, to jest ten moment, kiedy muszę przedstawić, kim jest Weronika, bo mnie trochę znacie. Weronika u nas w firmie jest specjalistą właśnie od social mediów. To ona odpowiada na wszystkie Wasze pytania, na różne prośby, które... Na wszystkie listy, które piszecie. To jest właśnie Weronika, także wiecie już teraz, do kogo bezpośrednio Wasze informacje i Wasze wiadomości trafiają. No i właśnie pisałyście w Waszych listach, że nie do końca wiecie, co dla kogo możecie podarować w tym świątecznym czasie, dlatego my stwierdziłyśmy, że tam troszeczkę podpowiemy. Tak, i przygotowałyśmy różnego rodzaju prezenty, takie gotowe zestawy, które od razu możecie wybrać albo ze sklepu stacjonarnego, albo u nas ze strony. I takie zestawy nietypowe, gdzie nie będzie tylko kosmetyków, oraz takie, które możecie same skomponować i my je po prostu pięknie zapakujemy dla kochanych osób. Tak. Więc przechodzimy do pierwszej kategorii, którą nazwałyśmy prezenty dla każdego i w niej znajdą się prezenty, które są typowo kosmetyczne, ale też właśnie takie, które zawierają tylko kosmetyczny akcent. Och, moja ulubiona kategoria. Tak, więc mamy z Anią po dwa prezenciki. I je znajdziecie również stacjonarnie u naszych partnerów w drogeriach Superfarm Contigo oraz w drogeriach Natura, tak Ania? Tak. Tak. I to są prezenty dla każdego, bo są tak naprawdę do każdego typu cery. Ania ma tutaj krem odżywczy i tonik, naszą nowość, a ja mam balsamiczne serum oraz również tonik. I oddam Ani głos, opowie więcej o jej zestawie. Krem odżywczy to najlepsza propozycja tak naprawdę na ten czas takiej jesieni, zimy. Nieco bogatszy, bardziej lipidowy, bardziej otulający skórę i tak naprawdę ją zabezpieczający i chroniący przed agresywnym środowiskiem takim zewnętrznym i agresywnymi warunkami, które zimą i jesienią rzeczywiście są, no, stwarzają problem zdecydowanie. I tutaj znajdziecie oczywiście nasz ekstrakt z rokitnika, ekstrakt bardzo wyjątkowy, o którym chyba jeszcze nie mówiłam, ale jeżeli będziecie chcieli coś więcej się dowiedzieć, szczególnie o tym składniku, to zapraszamy na naszego bloga, na naszej stronie internetowej. Jest tam cały artykuł, który jest poświęcony temu składnikowi. A robi on rzeczy po prostu genialne, dlatego że oprócz tego, że chroni przed takim przyspieszonym starzeniem, to też bardzo skutecznie walczy z wiotkością skóry, poprawia jędrność skóry i będzie przez to tak naprawdę doskonały zarówno dla kobiet troszkę młodszych, które jeszcze być może wiotkości u siebie nie obserwują, ale chcą po prostu długo zachować młody wygląd twarzy. I osoby takie bardziej dojrzałe też będą zachwycone, bo będą po prostu widziały realne efekty jego działania. To jest chyba najlepsze połączenie, jakie może być. Też się zgadzam. Słuchajcie, to w obu zestawach jest nasz tonik Esencja, tonik bezwacikowy o nieco gęstszej formule, tonik, który w zasadzie może być potraktowany też jako takie nawilżające serum. I te dwa produkty, które razem ze sobą połączycie, będą tworzyły absolutnie pełną i bardzo skuteczną pielęgnację, czyli dajemy
Tonik po oczyszczaniu zostawiamy cienką jego warstwę. On ma w sobie, oprócz naparów, które stanowią jego bazę, to ma jeszcze kwas hialuronowy, który występuje w czterech nawet rozmiarach cząsteczek i ma udowodnione działanie tak naprawdę na wszystkich poziomach skóry, od powierzchni przez warstwę rogową, przez naskórek, aż do skóry właściwej. Więc naprawdę bomba nawilżająca, a dodatkowo jeszcze będzie bardzo fajnie też koił i tak uspokajał skórę, tak ją fajnie wyciszał. I to jest po prostu taki podkład w zasadzie, niezależnie co później się zastosuje, czy ten krem odżywczy, czy balsamiczne serum, czy jakikolwiek inny krem, to jest baza, która świetnie po prostu będzie pielęgnowała i naprawdę uwierzcie mi, że każdy będzie zadowolony. Tak, Ania powiedziała od strony jak zwykle specjalistycznej, ja powiem troszeczkę bardziej od strony użytkowej. Balsamiczne serum jest to jeden z moich ulubionych produktów. I uważam, że to jest produkt absolutnie dla każdego, niezależnie od typu cery, ponieważ można go stosować na naprawdę wiele sposobów. Możemy go stosować jako wzmocnienie pielęgnacji pod krem, możemy go stosować jako czasową kurację, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym. Możemy stosować na różnego typu przesuszenia, łącznie z tym, że możemy je stosować nawet na usta i ja tak stosuję, jeśli naprawdę czuję, że moje usta potrzebują silnej regeneracji nawilżenia i możemy stosować je pod oko. Super poprawia jędrność skóry, elastyczność, skóra jest odżywiona, pięknie wygląda, jest super promienna, a do tego nasz tonik, o którym powiedziała już Ania, który jest naszą nowością, niektórzy już znają wersję z nagietkiem, a to jest nowość o podobnej konsystencji, jednak troszeczkę innym działaniu. Tak, to ma w sobie fiołek. Ja tylko dopowiem jeszcze to, co ja, jak jeszcze ja stosuję balsamiczne serum, bo to jest naprawdę, słuchajcie, taki produkt wielozadaniowy, można powiedzieć, chociaż oczywiście ma swoje określone to działanie pierwsze. Natomiast ja po tak jesienią i zimą też borykam się bardzo często z taką no bardzo doskwierającą też suchością dłoni. Niestety nie zawsze też kremy dają tutaj mi zadowalający efekt i wtedy zastosowanie takiego balsamu na dłonie to jest po prostu naprawdę, uwierzcie mi, dla mnie przynajmniej istne lekarstwo. Też z listów od Was, z maili, które do nas piszecie, wiemy, że balsamiczne serum sprawdza się u Was nawet przy suchości wywołanej jakimiś atopią czy jakimiś egzemami, takimi nawet chwilowymi, po prostu dosyć mocnymi takimi miejscami przesuszonymi i tutaj rewelacyjnie się będzie sprawdzać. Tak. Pamiętajcie, pięknie zapakowane, takie pięknie. Śmiesznie troszkę, bo mają okienka, ale okienka są z dziurką. Są ekologiczne, mamy tutaj sam papier, nie sam mamy żadnej folii oraz plastiku. Także zachęcamy albo do nas na stronę, albo na po prostu do sklepu stacjonarnego. Możecie tak też zerknąć. Dokładnie. Zobaczyć. Dobrze, i teraz przechodzimy do, nie ukrywam, moich ulubionych dwóch prezentów. Tutaj jeden dam Ani, żebyście zobaczyli, jak są pięknie zapakowane. Są to dwa zestawy, które wewnątrz mają świece, notes oraz po maseczce. Zaraz Wam pokażemy. To są przepiękne. Tak. Otworzymy. Czy to widzę? Otworzymy. I to wygląda tak. Mamy notes w tym samym designie świece. Widzicie, ja troszkę z drugiej strony się zaczepiłam. O, i maskę. Żeby cię lepiej widać. Tak. Odłożymy je sobie, żeby było nam łatwiej mówić i powyciągamy sobie poszczególne elementy. Pierwszą rzeczą, którą znajdziecie w tym oto zestawie prezentowym, jest świeca. Długo przekonywałam swoje koleżanki i długo marzyłam, żeby w ofercie uzdrowiska znalazły się świece. I mamy świece w dwóch zapachach. Jeden zapach to jest tajemniczy ogród, a drugi słoneczny poranek. Tajemniczy ogród jest to troszeczkę nie cięższy, ale taki bardzo elegancki zapach. Ma w swoich nutach czarną różę, orchideę, patchouli i kadzidło. Jest to idealny zapach na tą jesienną porę. Jest to świeca sojowa, w 100% wegańska, z bawełnianym niebielonym knotem. Zamknięta w takim pięknym...
takim pięknym. O matko, ale zapach, słuchajcie, naprawdę. Żałujcie, że nie możecie tego poczuć od razu teraz z nami. Tak, w takim pięknym szkle, szkle matowym. A drugi zapach to jest zapach bardziej letni, ale też bardzo elegancki. Znajdziecie w nim nuty bursztynu, piwoni, wanilii i drzewa sandałowego. Dwa nieoczywiste, przepiękne zapachy, zamknięte w pięknych też opakowaniach. Ja bym dodała, że te zapachy są nieoczywiste, ale one są takie bardzo perfumeryjno-luksusowe, można powiedzieć, bo rzeczywiście przenoszą zupełnie w inny wymiar i są wielowymiarowe, tak? Czyli takie... nie płaskie. To nie jest płaski zapach, dokładnie. Czyli to jest zapach tworzony tak, jak tworzy się zapachy tak naprawdę do perfum, żeby on się rozwijał w trakcie palenia, żeby on otulał całe mieszkanie, ale żeby nam też było w tym przyjemnie. Dlatego zdecydowałyśmy się właśnie na takie kompozycje, a nie po prostu wynikające z dodania prostych dosyć olejków, bo o ile olejki są oczywiście naturalnymi składnikami i fajnie też się sprawdzają, no to jednak nie zbudujemy na nich tak bogatego i tak wielowymiarowego, luksusowego zapachu, jaki dają kompozycje zapachowe. Tak jest. Tak. Także wynik naszej naprawdę, słuchajcie, długiej pracy, wielu też, no nie powiem, że sporów, ale dyskusji, jeżeli tak, chodzi dokładnie. O zapachy. I naprawdę to, co udało nam się stworzyć, uwierzcie mi, że... Że warto. Naprawdę warto. No i też znajomi, na których testowaliśmy zapachy, są wszyscy zachwyceni, więc jesteśmy pewne, że na pewno one się będą podobać. I Dot Świec stworzyłyśmy trochę do kompletu, że tak powiem, graficznego. To z kolei mój ulubieniec. Tak. Stworzyłyśmy takie oto wymyślniki. Ania powie, jako że to jest jej ulubieniec, więcej na temat tego, czemu taki pomysł. Słuchajcie, pomysł dosyć prosty, dlatego że lubimy, znaczy ja lubię tak naprawdę, ale wiele, wiele kobiet i w moim otoczeniu i u nas w firmie, my po prostu zapisujemy takie pomysły, myśli różne, które nam przychodzą do głowy. Lubimy zatrzymywać te dobre chwile, takie chwile poruszeń serca, można powiedzieć. I one się zdarzają u nas w pracy, gdzie gorąco czasami podczas burzy mózgów wymyślamy nowe produkty i nad tym się zastanawiamy, ale też po prostu w życiu, w byciu blisko drugiego człowieka, byciu blisko kobiet, stąd do notowania, do zapisywania, po to, żeby nie umknęła żadna ważna myśl, żadna ważna chwila właśnie z tym poruszeń serca, do których później będziemy mogły wracać. Takie piękne dwa wymyślniki. One tutaj mają gumeczkę, w środku są po prostu... Kropeczki. Tak, bardzo wygodne, bardzo takie fajnie porządkujące tak naprawdę i dające możliwość notowania we wszelkich możliwych jakby pozycjach, tak to sobie nazwijmy, co kto sobie wymyśli, tak może notować. Więc nieograniczające absolutnie wyobraźni, nie ubierające tego w żadne ramy, w żaden planer, w żadne inne historie, to już zależy od Was. Każdy z wymyślników ma 144 strony. Tak. Także troszkę jest tutaj do notowania. Format A5, jak widać. Format A5, bardzo przyjemny, słuchajcie, bardzo piękny, idealnie komponujący się, jak widziałyście z naszymi świecami. Ja nawet zestawię, proszę. Tak jest, piękne takie zestawy. Tak. I do każdego takiego zestawu musiałyśmy jako uzdrowisko dołożyć nasz oczywiście akcent kosmetyczny. I w zestawie z czarną świecą i czarnym wymyślnikiem znajdziecie maskę z czarnego tulipana. A w zestawie z białą świecą i białym wymyślnikiem maskę roślinną z rokitnikiem, czyli maskę nawilżającą. Tak. Maska z czarnym tulipanem to jest maska przeciwzmarszczkowa i rozjaśniająca o również przepięknym zapachu. Sprawdzi się do cer dojrzałych, ale nie tylko. Myślę, że już osoby, które przekroczyły 30 rok życia, będą naprawdę zadowolone.
A maska roślinna, maska bardzo fajnie nawilżająca, ale też taka odżywiająca skórę. Znaczy efekt, który po prostu zostawia takiej niewiarygodnej w ogóle miękkości, otulenia, nawilżenia po zmyciu, jest naprawdę, słuchajcie, niezastąpiony. I wiemy zresztą, że akurat ta maska należy do waszych ulubieńców, że bardzo często po nią sięgacie i naprawdę będzie dobrym prezentem, genialnym prezentem dla każdego, niezależnie od typu skóry i niezależnie od wieku. No bo przecież odżywianie i nawilżanie to absolutna podstawa dbania o naszą skórę. Tak, ja myślę, że obydwie te maski są tak uniwersalne, że sprawdzą się przy każdym typie skóry. Cudowny, zachwycający, kwiatowy zestaw, bardzo kobiecy. No myślę, że każda kobieta po prostu będzie zachwycona. Ja bym dokładnie była. Ja tak samo. I pamiętajcie, że nasze zestawy ze świecami możecie kupić tylko i wyłącznie u nas na stronie internetowej na www.uzdrowisko.com i podlinkujemy Wam oczywiście link do sklepu w opisie poniżej. A jakie jeszcze zestawy możecie dostać u nas na stronie internetowej? O tym opowiemy Wam w następnym odcinku. Będzie nieco bardziej kosmetycznie i nieco bardziej zróżnicowane na typy cery. Także zapraszamy serdecznie.